Witam Was ponownie na kanale Po Melodii. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dziś z Wami, tym bardziej, że przede mną fantastyczny produkt, o którym można powiedzieć dużo. Karty kontrastowe. I właśnie o kartach kontrastowych chciałem z Wami dzisiaj troszeczkę dłużej porozmawiać, a mianowicie o tym, jak można je wykorzystać ze starszymi dziećmi. Nie tylko z tymi malutkimi, ale też ze starszymi. Zapraszam. Moje dzieci są w wieku 6, 4 i 2, więc nijak karta kontrastowa jako produkt, nawiązując bezpośrednio do nazwy, która sugeruje jego użytkowanie, nie jest do zaimplikowania w mojej rodzinie. Dlatego wykorzystujemy to zupełnie inaczej. Nasze dzieci sięgają po te karty bardzo często. Chcę się skupić dzisiaj na jednym pomyśle, który u nas bardzo fajnie działa. Spróbujcie zaprosić wasze dzieci do takiej zabawy, żeby najpierw patrząc na te karty, może losując jedną, w kolejnym kroku przeszukały dom, czy jedno pomieszczenie, czy może las, podwórko i poszukały kształtów, które są na tych kartach. Ta zabawa jest niesamowicie angażująca, inspirująca, pobudzająca dziecięcą wyobraźnię, a przede wszystkim, drodzy rodzice, kochani moi, do Was teraz mówię, jestem przekonany, że ta zabawa, tak jak mnie, pozwoli przejść, nie bójmy się tego słowa, istną metamorfozę, jeżeli chodzi o spojrzenie na otaczający nas świat. Zaczniecie dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliście. Wasza wyobraźnia, wrażliwość zacznie się rozwijać, zacznie się uzewnętrzniać, będzie Wam się lepiej żyło. Ważna rzecz. Jeżeli macie w swojej biblioteczce domowej, na swojej szafce z grami, zabawkami, książkami, karty kontrastowe Po Melodii i macie poczucie, że one już nie są w użyciu tak, jak były do tej pory, to wytrzymajcie. Wstrzymajcie się jeszcze chwilkę, nie przekazujcie ich dalej, nie oddawajcie znajomym, nie sprzedawajcie na OLX-ie. Ponieważ przyjdzie taki moment, już niedługo, kiedy odkryjecie wykorzystanie tych kart w zupełnie inny sposób. Jeżeli wejdziecie na tą ścieżkę wyobraźni, to gwarantuję Wam, że znajdziecie się w całym lesie i za każdym krokiem będziecie spotykać nowe rozwidlenie z szeregiem możliwości, które otworzą się przez Wami, jeżeli chodzi o wykorzystanie właśnie tego produktu. I do tego Was bardzo zachęcam, zapraszam. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na wykorzystanie tych kart kontrastowych naszych wspaniałych, napiszcie koniecznie w komentarzach. Łapki w górę. Do zobaczenia.